Dobra, dzisiaj jesteśmy w ukraińskim MiG-29. Dzisiaj mamy do dyspozycji pociski HARM oraz rakiety niekierowane i spróbujemy zająć się baterią SA-6. Wkroczyła bardzo blisko naszego lotniska, ponieważ jest to mobilna bateria i tam się ustacjonowali, musimy ją teraz zniszczyć. Więc już dobra, nie przedłużając, wjedźmy sobie tutaj na pas i wystartujmy. Zapewne widzieliście, jak na Ukrainie do MiG-29 przyczepiano HARMy. Więc dzisiaj sobie to odtworzymy, zobaczymy, jak bardzo będzie to skuteczne. Okej, włączę sobie od razu tryb do celów naziemnych. I będziemy kierować się na nasz waypoint, ponieważ nasz zwiad dał nam tutaj lokalizację, gdzie oni są. Wiem też, że oprócz SA-6 jest tam gdzieś Tor, który będzie próbować zestrzelić te harmy, a później pewnie zestrzelić mnie. Także to będzie trzeba mieć na uwadze. No i tradycyjnie jesteśmy też uzbrojeni w dwie rakiety powietrze-powietrze. W razie gdyby tutaj jakiś szturm albo jakiś myśliwiec leciał i chciał nas zniszczyć. No dobra, jesteśmy skierowani w kierunku waypointu, 34 km. Myślę, że przy około 30 km polecimy w górę i wystrzelimy je od razu. Taktyka jest taka, że no nie możemy tych harmów w żaden sposób zaprogramować oczywiście na MiG-29, więc po prostu wystrzelimy je w momencie, kiedy będzie nas coś lokować i będziemy mieli nadzieję, że będzie to się nakierowywać na to źródło radarowe. No dobra, lecimy w górę. Okej, już nas lokują. Nie wiem, czy to SA-6, czy nie. Więc dobra. Magnum 1, Magnum 2. Widzę, że te harmy gdzieś skręcają, czyli prawdopodobnie widzą tutaj to źródło radarowe. I ja sobie już zacznę lekko tutaj defensywnie lecieć. Okej, wystrzelili do nas. Będziemy tutaj bardzo powoli lecieć defensywnie. Tak, żeby cały czas mieli okazję, żeby nas tutaj namierzać. Rakiety powinny uderzyć w ziemię. Co właśnie zrobiły? Okej. Tu gdzieś był ten sam site, widzimy tutaj smugi. Lokują nas dalej. Ale teraz to jest short range sam, z tego co widzimy na RWR-ze, czyli prawdopodobnie Tor. Więc to się chowamy za górkami. Okej, rakieta uderzyła blisko nas tutaj. Myślę, że te harmy trafiła w tą SA-6. Tak, trafiła, bo widzimy, że tutaj się pali. Teraz spróbujemy zająć się tutaj torem. Co z pewnością nie będzie łatwe, ale spróbujemy tutaj górki wykorzystać, żeby się zasłaniać cały czas przed nim. Okej, gdzie jest ten tor? Tu jest. Nie wiem, czy go trafiliśmy. Chyba jest trafiony, bo się pali. Okej, jest trafiony, bo się pali. Okej, jeszcze tu w takim razie leciutko się wzniesiemy. Naprawdę pewnie jesteśmy tutaj w sieci samów dalszego zasięgu. Ale tutaj dobijemy ten sam site pomocą rakiet. Okej. I zrobimy jeszcze jeden ostatni przelot szybki i będziemy wracać do bazy. Nie chcemy, żeby zaraz tutaj jakieś myśliwce się pojawiły. I dobijemy sobie teraz tego tora. Nie wiem, czy on się tylko dymi, czy się już pali, że jest zniszczony. Okej, teraz powinien być zniszczony. No i dobra, będziemy wracać powoli do bazy. Okej, dostaliśmy info, że tutaj gdzieś kręci się jakiś samolot szturmowy, jakiś Su-25 albo Su-24. Więc musimy się nim teraz zająć. Podaje nam, że jest tutaj gdzieś koło nas, leci bardzo nisko tutaj nad lasem. Su-75, czyli gdzieś tam. 2 km, no dobra. Gdzie on jest? Su-75-42. Czyli gdzieś tutaj za tą górką chyba. Nie mam pojęcia co to. Nie widzę go. Three four seven for two.
gdzieś tutaj. Po mojej prawej. Okej, widzę. Widzimy go. Co to jest? To jest chyba Su-25. Nie wiem, czy mnie zauważył, czy nie. Okej, chyba mnie zauważył. Będziemy chyba marnować na niego tutaj rakiet. Pociągniemy mu działka. Okej, trafiliśmy mu jeszcze w skrzydło. Raczej nie sądzę, żeby... Nie, leci dalej. No to dobra, to wykończymy go w takim razie. Okej, teraz już na pewno jest jako zniszczony, nie ma ogona. Powinien się rozbić. Tak jest. No i dobra, zadanie wykonane. Możemy wracać do bazy i wylądować sobie. Teraz już tutaj niebo przy naszym lotnisku jest bezpieczne. Także jest aż całkiem inaczej. Okej, dobra, tu jest lotnisko od razu po naszej lewej. 490, podwozie w dół, klapy w dół. Tutaj sobie zakręcimy fajnie na ten. Na podejście, akurat wyhamujemy. Wytrymuje sobie tutaj ładnie. Prędkość opadania zbić tak do około 5 metrów na sekundę. No, mniej więcej tyle co teraz. Prędkość akurat wyhamowaliśmy. Ładna flara. No i przyziemione. Spadochron. No i dobra, to było tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. A jeżeli chcecie zostać na dłużej, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Ja już się z wami żegnam. Cześć i czem i do usłyszenia.